Nie bójcie się wymyślać czegoś nowego i chyba jego dzieci wzięły sobie to głęboko do serca. Ten ktoś to Henryk Jerzy Chmielewski, czyli papcio Chmiel, a naszym gościem jest jego syn, pan Artur Chmielewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To zacznijmy od, od tego, nie bójcie się wymyślać tego co nowe, bo rzeczywiście no, pan stał się twórcą bardzo niemożliwych dla zwykłego śmiertelnika rzeczy. Nasz gość, drodzy państwo, pracował m.in. przy projektach marsjańskiego łazika elektrycznego, przy misjach sąd kosmicznych. No wspaniała, wspaniała praca. No, praca jest dla mnie raczej normalna już po tylu latach. Ja pracuję w centrum NASA, które zajmuje się lotami bezzałogowymi. Nie mamy tam astronautów, to jest Houston, ale my właśnie budujemy łaziki marsjańskie i różne sądy w różne części Układu Słonecznego. Nasz gość napisał najnowszego książka, to Odważ się robić wielkie rzeczy. Stąd zaczęłam tego cytatu pana ojca i ty możesz pracować w NASA, ale my skupimy się przede wszystkim na tych początkach, czyli na tej relacji, która z rodzicami, która sprawiła, że państwa życie też pana i pana siostry zrobiły się bardzo ciekawe i bardzo twórcze. Książka Papcia Chmiel Udomowiony. Postanowiliście państwo napisać swoją poniekąd autobiografię i biografię swoich rodziców. No tak, to jest taka autobiografia rodzinna, bym powiedział. Mm -hmm. Zaczęło się od tego, no, że będą teraz obchody stulecia urodzin Rodzin y, taty, czyli babcia chmiela. Y, no, tata nie dociągnął do tych 100 lat, y, umarł jak miał dwa, 98 lat. Y, ale no, teraz obchodzimy stulecie. I yy, no, wyszła ta książka. No, zaczęło się od tego, że no, miała być to książka o legendzie, prawda? No ale my z siostrą mieszkamy w USA. To, tam się pisze rzeczy, powiedzmy sobie, prawdziwe, tam się pisze prawdę. No więc to jest taka, taka książka, jak ta nasza rodzina naprawdę wyglądała. Były genialne rzeczy, w ojcu, genialne, prawda? No, był geniuszem do wcipu i, 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 i tego życia innego w PRL-u. No ale też ja go inaczej odbierałem, bo był moim ojcem po prostu i o tym też piszemy. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, jak to się dzieje, jak to, jak to jest, jaki to jest trud zrobić skafander dla astronauty, u nas kosmonauty, ponieważ, no właśnie Panie Arturze, na czym polega ta trudność i ta no bo... temperatura, która jest niewyobrażalna dla nas? No to jest kwestia atmosfery. Tutaj ładnie atmosfera, jesteśmy, powietrze jest dookoła nas i grzeje nas słoneczko, ale też grzeje nas, to, to ciepło się rozchodzi dookoła nas, prawda? Ładnie nas grzeje z wszystkich stron. W przestrzeni kosmicznej, gdzie jest, nie ma atmosfery, jest próżnia, więc tylko ogrzewacie Słońce. Więc taki astronauta, jak wychodzi poza statek kosmiczny ze stacji kosmicznej, no to grzeje go z przodu Słońce. To Słońce... Do, rozgrzewa przód tego skafandra, może do 130 stopni Celsjusza, no ale z tyłu nic go nie grzeje. Jest zimno. Może być minus 130. Także budowanie takich skafandrów to jest u nas jedno z najtrudniejszych rzeczy, no bo przecież kryje człowieka, ale jest jednocześnie, my to nazywamy małym statkiem kosmicznym. Czyli tak naprawdę można byłoby zamarznąć i ugotować się jednocześnie. Jednocześnie. Nie ma rzeczy niemożliwych, drodzy państwo. A ta pasja naszego gościa zaczęła się w dzieciństwie, bo też ktoś. Się tymi informacjami o świecie, o ciekawostkach rządzących prawami natury, no musiał powiedzieć, i to był pana tata. No tak. Tak, yy, zawsze się zastanawiałem, jak ja zacząłem się interesować kosmosem. I dlatego teraz przyjeżdżam do Polski, spotykam się w szkołach, spotykam się na uniwersytetach, bo nie wiadomo, kiedy ten młody człowiek coś tam mu zaskoczy w mózgu. Aha, chcę być zainteresowany przestrzenią kosmiczną. I może to w moim wykładzie czy jakimś moim spotkaniu się zdarzy. U mojego ojca, papcia Chmiela, to chyba się zdarzyło w księdze trzeciej Tytusa, Romka i Atomka, gdzie oni... Yy, właśnie lecieli w kosmos. Więc yy, były karbuloty, lunaszki, stworki, no niesamowite rzeczy, no to tą księgę, prawda, trzecią przeczytałem, no nie wiem, 10-20 razy, a potem w jednym z ostatnich wydań już się pojawiłem w niej nawet. I oprowadzam Tytusa po moim centrum NASA w pasadinie w Kalifornii.